Cześć, witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj będziemy po raz kolejny testowali jakiś zamiennik posiłków i będzie to wyjątkowa sytuacja, bo będę robił reasumpcję testowania. Jakiś czas temu testowałem Supersonic Food Powder, możecie sobie zobaczyć gdzieś tutaj link do tego materiału. Mój werdykt był taki, że jest to ok, ale bez szału, raczej była to umiarkowanie pozytywna recenzja, powiedzmy to w ten sposób. I odezwał się do mnie Supersonic ostatnio, że zmienił się skład ich proszku, zmienił się smak i że teraz jest o wiele lepszy i przysłali mi, żebym przetestował. Więc zamierzam to zrobić i zobaczymy, czy faktycznie jest lepszy. To, co widzicie gdzieś tam w tle, coś tam trochę widać, dostałem 6 różnych smaków, czy 7 nawet Supersonica. Dzisiaj przetestujemy oczywiście czekoladowy, żeby było zgodnie z moją niesamowitą metodyką tego testowania. Czyli będziemy testować czekoladowy. Dostałem też te kwasy omega w płynie, które ostatnim razem wydawało mi się, że trochę psuły smak. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Dostałem też shaker. Taki o, całkiem spory. Z tej samej firmy, z której korzysta Huel. Więc jest to taki spoko plastik. Generalnie chyba jak na razie jeden z fajniejszych shakerów, jaki dostałem przy tych wszystkich testach. I jest też całkiem spory, bo jest tutaj 700, co najmniej 700 ml się mieści. Nalałem sobie tutaj już 400 ml wody, bo tyle potrzebuję, żeby sobie ten proszek rozpuścić. 500 ml, jeżeli miałoby to być mleko, 400, jeżeli woda, tak jest w instrukcji, więc tak będziemy robić. Zaraz to sobie wymieszam. Zanim jednak do tego przejdę, to jeszcze szybko wspomnę o zmianach, które zaszły między tym pierwszym Supersonikiem a tym drugim. Szczerze mówiąc, przyglądając się składowi, nie zauważyłem, żeby tam się cokolwiek różniło. Może gdzieś tam jest różnica w jakichś dalszych elementach składu, ale w tych głównych nic tam się kompletnie nie zmieniło. Nadal mamy tutaj białko roślinne mieszane, bo mamy z grochu, ryżu, dyni i konopi. Nadal mamy tutaj płatki owsiane, kakao w proszku, niskotłuszczowe, siemię lniane, cukier kokosowy, takie rzeczy, które były też w poprzednim Supersoniku. Ale co ciekawe, zmienił się rozkład makro. Poprzednio mieliśmy 38 g białka, teraz jest 43, bardzo dużo. Tłuszczu jest mniej, bo było 11, jest 9,3. W tym nasyconych też jest troszeczkę mniej. Jeżeli chodzi o węgle, to nadal jest tutaj 29 g, ale jest mniej cukru, więc to zdecydowanie na plus. Jest za to więcej błonnika, było 7 g, teraz jest 12, więc spora różnica. Ja teraz biorę to i będę mieszał, dorzucę do tego oczywiście też te kwasy omega, żeby nie było, że coś pominąłem. Dobra, saszeta już jest w tu, ale jeszcze wezmę sobie też te kwasy tłuszczowe. Od razu je tam wrzucę, żeby nie było. Jest to taka saszetka. Cyk. Jest tutaj wszystko w środku, więc teraz 15 sekund potrząsania i zaraz zobaczymy, czy Supersonic będzie teraz lepszy. Minęło już 15 sekund, Supersonic wymieszany. Przejdźmy do najważniejszej części tego wideo, czyli do testu smaku. Pachnie, no pachnie jak pachnie, pachnie czekoladą. Powiem wam, że jest lepiej niż to, co pamiętam z Supersonica. Poprzednim razem czułem taki bardzo gorzki posmak i trochę mało to było takie treściwe w smaku, powiedzmy. Tutaj faktycznie trochę czuję tą belgijską czekoladą. Trochę czekoladą mleczną nawet dodaję, mimo że tutaj żadnego mleka nie mamy. Jest to naprawdę całkiem spoko. Chociaż na końcu przy przełykaniu czuję takie lekko kwaśne coś. Jak się bierze kilka głębszych łyków tego, to wtedy dopiero to czuję. W sensie tak wziąłem sobie jeden na początku, to tego problemu nie miałem. Mam taki lekki ulepek teraz w gardle, ale to przy większości tych proszków mi się pojawiało. Czy jest top 3? Prawdopodobnie nie, ale zdecydowanie blisko. Nie wiem, co było takiego w tym pierwszym Supersoniku, że miałem problem z wykończeniem nawet takiego jednego opakowania, w sensie jednego szejka. Gdzieś tam właśnie ten trochę ta gorycz na końcu, ona była na pewno dosyć mocno przeszkadzająca.
takie dziwne uczucie metaliczne w ustach. Teraz tego nie mam. Mimo, że też te kwasy omega-3 dodałem. Muszę przyznać, skończyłem. Było to naprawdę niezłe. I co ciekawe, nie zostały żadne grudki tutaj na dole. W trakcie picia też jest raczej takie dosyć smooth. Więc nie zostałem tutaj jakieś kawałki na ziaren czy czegoś takiego. Tak, muszę powiedzieć, że muszę trochę zmienić swoje zdanie po tym pierwszym teście Supersonika. Teraz naprawdę mam wrażenie, że mógłbym to pić. Wielki test, już wielkie porównanie zbliża się wielkimi krokami. Zostało mi tylko parę rzeczy jeszcze do przetestowania i prawie wszystkie są już w drodze do mnie. Więc Supersonik poprawia swoją sytuację w tym rankingu, jeżeli chodzi o ranking smakowy, jeżeli chodzi o całą resztę, to się okaże. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z całym tym testem, to oczywiście zostawcie subskrypcję i dajcie łapę w górę. Kliknijcie w dzwoneczek, co tam jeszcze. I widzimy się następnym razem w filmie albo biegowym, albo w filmie z kolejnym jakimś proszkiem przetestowanym. Tym razem Supersonik dostaje moją okejkę. Tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.